Rozdział 9 i ostatni. Wieści szybko się rozchodzą. Sprawa szafirowej broszki przysporzyła sławy detektywowi Orkiszkowi. Ogrodnik, pokojówka i kucharka jeszcze tego samego dnia wymówili pracę u baronowej von Klusek-Knedelek. A potem przez okrągły tydzień opowiadali wszystkim w koło, jak to Tomuś Orkiszek rozwiązał zagadkę. Od tej pory telefon w małym domku na drzewie dzwonił nieustannie, a nowe zlecenia pojawiały się jak grzyby po deszczu. Zanim jednak Tomuś zajął się kolejną zagadką, za część nagrody, którą wypłacił mu jubiler Rubinek, sprawił sobie nową muchę w wielkie grochy. Kupił też solidny zapas ołówków, ponieważ Eusebiusz wiecznie mu je obgryzał. Potem zamontował w domku na drzewie specjalną półkę, na której ustawił akta pierwszej rozwiązanej sprawy. Odkładał właśnie młotek i gwoździe do skrzyneczki z narzędziami, gdy rozległo się stukanie do drzwi. Puk, puk! Kicia poczuła dziwny chłód. Aj, co to za przeciąg? Eusebiusz schował się do malutkiego domku w swojej klatce. Nie cierpię przeciągów, burknął. Klotylda również poczuła się dziwnie nieswojo i czmychnęła w gąszcz roślinek w rogu akwarium. Nawet Tomuś wzdrygnął się, jakby poczuł na ramieniu lodowaty dotyk królowej śniegu. Mimo to zawołał dzielnie: proszę wejść. Kiedy klient wszedł, Tomuś Orkiszek i jego partnerzy zdębieli. Mogli spodziewać się każdego, ale nie tego, który właśnie przed nimi stanął.